Dzień dobry. Za nami rok 2019. Pod wieloma względami rekordowy. Szkoda tylko, że rekordy, które mam na myśli, dotyczą klimatu. Rok 2019 był jednym z najcieplejszych w historii pomiarów klimatycznych, które ludzie prowadzą już od 140 lat. Rekordy dotyczą też poszczególnych miesięcy minionego roku. Mieliśmy bardzo ciepły czerwiec, lipiec, październik i listopad. W 2019 odnotowaliśmy także dalsze i to znaczne zmniejszanie się pokrywy lodowej na Antarktydzie. Ostatnie miesiące to prawdziwy wysyp konferencji i deklaracji dotyczących ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych. Miejmy nadzieję, że coś dadzą, bo jeśli nie, czeka nas prawdziwy dramat. Razem z portalem sztucznainteligencja.org.pl, w którym znajdziecie wiele świetnych artykułów dotyczących SI, chciałbym Wam dziś opowiedzieć o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do walki z katastrofą klimatyczną. A jeśli los naszej planety nie jest Wam obojętny i chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam na wspomnianą stronę. Jest tam zakładka dotycząca sztucznej inteligencji i jej zastosowań na rzecz ratowania środowiska naturalnego. Jeśli w ogóle chcemy mówić o wykorzystaniu technologii cyfrowych do zwalczania kryzysu klimatycznego, należałoby wytłumaczyć, czym jest uczenie maszynowe. To gałąź sztucznej inteligencji, w której programy automatycznie modyfikują swoją wiedzę i procedury, by poprawić swą wydajność. Uczenie maszynowe pozwala komputerom radzić sobie z nowymi sytuacjami dzięki analizie, samokształceniu, obserwacji i zdobywaniu doświadczeń. Przed wykonaniem zadania maszyna otrzymuje wiele przykładów próbnych. Na nich uczy się, dostosowując swoją strategię działania tak, by osiągnąć cel, jaki postawił przed nią człowiek. Uczenie maszynowe może przyczynić się do poprawy wydajności wytwarzania zielonej energii lub wprowadzić nowe rozwiązania w miejsca, w których wytwarzane są szkodliwe dla środowiska związki. Od dawna wiemy, że poskramiając żywioły można wytwarzać zieloną energię. Niestety jej produkcja stanowi zaledwie drobną część całkowitej produkcji energii. A przecież wiatr, słońce, woda, ciepło z ziemi czy powietrza można wykorzystywać. I co najważniejsze, takie działania nie zanieczyszczają środowiska. Unia Europejska chce zwiększyć udział energii odnawialnej w całej wytwarzanej przez należące do niej kraje energii do co najmniej 20%. Do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się m.in. sztuczną inteligencję. Pomaga ona na przykład poprawić trafność prognozowania pogody. Świetnie sprawdza się to w odniesieniu do farm fotowoltaicznych. Trafna prognoza pomaga tu poprawić efektywność wytwarzania energii pochodzącej ze słońca. W Anglii w maju ubiegłego roku pobito dzięki takim rozwiązaniom rekord ciągłości produkcji energii bez udziału węgla. Nie był potrzebny przez aż 14 dni. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej na Wyspach Brytyjskich wynosi obecnie około 10%, a rząd w Londynie planuje zamknąć ostatnie elektrownie węglowe do 2025 roku. Jest to możliwe właśnie dzięki SI, ponieważ korzysta się tam z zaawansowanych systemów prognozowania pogody. Biorą one pod uwagę niestandardowe dwie zmienne, lecz aż 80. Uczenie maszynowe wykorzystuje się także na przykład w badaniu cyrkulacji wiatrów. Dzięki analizie frontów atmosferycznych na kilkanaście godzin naprzód w elektrowniach wiatrowych można zwiększyć produkcję aż o 20%. Oczywiście rozwiązanie to wykorzystywane jest także w innych gałęziach produkcji zielonej energii, jednak ja chciałbym przytoczyć jeszcze dwa zupełnie inne przykłady, które mnie bardzo zainteresowały. Pierwszym jest inteligentny kosz na śmieci. Takie wynalazki już powstają i są wprowadzane także w Polsce. Dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego uliczne kosze same segregują i zgniatają niektóre śmieci, a także analizują poziom napełnienia nimi zbiornika. Mogą rozpoznać odpady najczęściej występujące na ulicach, takie jak kubki po kawie, butelki PET lub szklane, puszki, kartony Tetra Pak i tym podobne. Kiedy śmieci jest już pełno, kosz sam wzywa śmieciarkę. Sygnalizuje także problemy i awarie, jak przewrócenie go lub podpalenie. Świadomość, że segregowanie odpadów to dziś konieczność, jest w naszym społeczeństwie wciąż bardzo niska. Być może inteligentne kosze na śmieci pomogą to zmienić. Drugim bardzo ciekawym przykładem wykorzystania uczenia maszynowego do poprawy stanu środowiska jest wsparcie analiz geologicznych. Sztuczną inteligencję można stosować na przykład do śledzenia aktywności wulkanicznej lub badania odwiertów i wyszukiwania w nich nieszczelności. Metan, który jest znacznie bardziej niebezpiecznym dla środowiska gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, często przedostaje się do atmosfery z podziemnych złóż poprzez wadliwie wykonane odwierty. Precyzja sztucznej inteligencji w wykrywaniu nieszczelności w odwiertach sięga nawet
87%. Problem obecności metanu w atmosferze jest na tyle poważny, że w 2021 roku ma zostać wystrzelony specjalny satelita MetanSat, wykorzystujący SI do śledzenia stężeń metanu. Przedstawiliśmy zaledwie kilka przykładów, które dowodzą, że SI to nasza broń w walce ze zmianami klimatu. Dzięki uczeniu maszynowemu możemy wydajniej sterować fotowoltaiką, pompami ciepła, elektrowniami wodnymi czy wiatrowymi, ograniczać zużycie wody, projektować inteligentne sieci elektryczne, zapobiegać wylesianiu, segregować odpady. To wszystko zaś owocuje zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, które są odpowiedzialne za kryzys klimatyczny. Domy przyszłości najczęściej kojarzą nam się z super zaawansowanymi technologiami. Często wyobrażamy sobie sterowanie całym domem za pomocą głosowych poleceń. Jednak najważniejszym zadaniem nowych technologii w naszych domach w przyszłości będzie ograniczenie zużycia energii i wody. Osiągniemy to właśnie dzięki uczeniu maszynowemu. Najprawdopodobniej za dostawę energii w przyszłości odpowiedzialna będzie maszyna, która wyliczy, ile rzeczywiście energii zużywamy i ile należy jej wyprodukować. Dziś wciąż dużo energii idzie w powietrze. To, co tu zaproponowałem, to raczej wstęp do dyskusji na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w walce ze zmianami klimatu, niż próba opisania najważniejszych aspektów tej sprawy. Jednak kryzys klimatyczny to obecnie jedno z najistotniejszych zagadnień, jakimi świat powinien się zająć. Dlatego będę wdzięczny za udostępnienia. Dokładniejszy opis problemów, które przywołałem, znajdziecie na stronie sztucznainteligencja.org.pl w zakładce Środowisko. Mam także nadzieję, że ten i poprzednie moje filmy z serii o sztucznej inteligencji uświadomiły Wam, że SI to przyszłość i będzie w naszym życiu obecna na coraz większą skalę. Zachęcam więc także do odwiedzenia na tej stronie zakładki kursy SI. Jeśli wiążecie swą przyszłość ze sztuczną inteligencją, warto się nimi zainteresować. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za kilka dni do obejrzenia ostatniego odcinka z tej miniserii. Do zobaczenia.